Dzień dobry, tu ja mówię. Dzisiaj jest szansa, proszę Państwa. Chociaż tak bym ją na 50-50 wycenił, że zacznę odcinek bez deszczu i skończę nie w deszczu. Ale to się jeszcze okaże. Okaże się, czy ja będę coś mądrego mówił, czy głupiego, czy nie, bo nad tym zapłaczę, czy nie. A proszę Państwa, ja wiem, że o tym już była parę razy mowa, ale teraz chciałbym się przyjrzeć temu nieco inny sposób, szerszy, na ile to oczywiście pozwala taki krótki czy nawet króciutki felieton gadany na YouTube. Proszę Państwa, co roku jest to samo. No teraz się dziwię, że w tym roku nie było nic o barszczu sosnowskiego. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście. No i o kleszczach coś jest cholernie mało też. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może koncerny farmaceutyczne już wycofały się z tych wszystkich maści cudownych, jakieś tam szczypczyki też takie specjalne, plastikowe do wyciągania tych kleszczy. Ja tutaj żyję, proszę Państwa, między kleszczami. Dopiero co wróciłem ze spaceru z psami, to kleszcze to nic, ale te bąki takie, jak to uwali, to zostają ślady. To w każdym razie barszcz sosnowskiego i kleszcze jakoś w tym roku są na planie dalszym. Jeśli Państwo podróżujecie samochodem i słuchacie radia, to na pewno zauważyliście, że bardzo dobrze się trzymają preparaty, za przeproszeniem, na wszy. To tego nie brakuje. Mnie najbardziej śmieszą te cykle zmienne. To znaczy, jak są ferie, to tam jakaś zatroskana mama, pani mówi, no moja Kasia pojechała na ferie i taka wstydliwa sprawa, bo wszy. Jak jest rok szkolny, się zaczyna, no to słuchaj, tam Grażynka, Halinka, Zenka, moja córka czy mój syn poszedł do szkoły i taka wstydliwa sprawa wszy. I nagle ciach, preparat, który wszystkie troski rozwiązuje, związane z wszami. No ale proszę Państwa, w tym roku, i to jest żelazny punkt programu, jest drożyzna i doszedł nowy element, mianowicie pustki nad polskim morzem. No jak Państwo wiecie, przynajmniej ci z Państwa, którzy śledzą polską chatę dość regularnie, ja miałem przygodę nadmorską. To chyba będzie równo tydzień temu nawet dokładnie nie pamiętam, bo staram się takie nieprzyjemne sprawy rozwiązać, wymazać z pamięci. To nie była nieprzyjemna sprawa związana z tym, że pojechałem nad polskie morze. Całe jakieś 6 czy 5 minut widziałem to morze, nawet stópki sobie umoczyłem. Ale wiecie Państwo, że byłem nad tym morzem. Próbowałem znaleźć w Świnoujściu kwaterę. To był piątek, nie szło znaleźć kwatery, w Międzyzdrojach już nic praktycznie nie było. Ja oczywiście nie mówię o hotelach, które proponują pokój za 2000 zł, tych ekskluzywnych, bo to wiadomo, że tam zawsze coś się znajdzie. Zdążyliśmy z młodą zjeść obiad przy samej plaży, proszę Państwa, przy samej plaży w Świnoujściu. Nie pamiętam, jak się nazywała knajpka, ale ja nie jestem tym od storek. Czyli ja coś tam powiem, a wy mi dajcie za darmo żarcie. A proszę Państwa, ja bym się zapadł pod ziemię, gdybym chciał składać takie propozycje jakiemukolwiek restauratorowi. No parę ludzi mnie nad tym morzem rozpoznało, nawet na Twitterze później pisali o tym, że pomagali im pchać tiguana, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja oczywiście nie jestem żadnym celebrytą, żadnym influencerem, to ja nie mówię tego w tej intencji, aby tutaj sobie no po intymnej części ciała głaskać się, ale dlatego, że no proszę Państwa, to nie jest mój styl, to nie jest, ja myślę, że w większości ludzi, którzy mają odrobinę oleju w głowie, przyzwoitości, to stronią od takich zagrywek. No ale to między innymi właśnie ci influencerzy budują tą opowieść o fatalnym polskim morzu. Zjedliśmy obiad z młodą za 45 zł od sztuki. Oczywiście nie była to ryba ważąca 300 gram, bo tam trzeba zapłacić za to 60 parę złotych albo i więcej, w zależności od lokalu, ale ja jeszcze raz przypominam, ryby są droższe i to wielokrotnie porządna, zwłaszcza ryby są wielokrotnie droższe i to droższe od mięsa. Nie chcę przesadzić, ale ostatnio taki jeden płat, filet z dorsza, 35 zł w dyskoncie, to chyba ważyło jakieś pół kilo, no to proszę Państwa, kilogram jest za 70 zł, no to za 70 zł
Za 70 zł to jakiś chyba z 2,5 kilo schabu spokojnie można w promocji kupić w tym samym dyskoncie, albo nawet i w normalnym mięsnym, a już jakąś łopatkę czy tam inną korkówkę to na pewno. Także proszę Państwa, nie było miejsc, ta cena tego obiadu, ona jest porównywalna chociażby tutaj z takim miasteczkiem, do którego czasami podjeżdżamy do rynku, to ono co prawda też jest turystyczne, bo to jest Bolesławy, jest dużo Niemców, tu przyjeżdża z tą ceramiką, no ale tam to jest, jak nie w tej samej cenie, to za 5 czy 6 zł mniej. No obiad to taki klasyk dosyć, czyli pierś, kurzęca, frytki i surówka. Ale naprawdę dobre rzeczy, dobrze przygotowane, nie coś takiego, pomimo jakby dużej skali obsługi tych klientów, bo to naprawdę praktycznie wszystkie stoliki były zajęte. No także ja to zweryfikowałem osobiście i to tydzień temu, więc jak czytam te prasowe nagłówki, to mogę powiedzieć tylko jedno, to jest proszę Państwa kłamstwo. No to jest jedno wielkie, ordynarne kłamstwo. Jasne, że da się znaleźć nad morzem budkę z hotdogami, sam obok takiej przychodziłem, gdzie ten hot dog chyba 15 zł i to w takiej skromnej postaci, bez większych dodatków. Oczywiście, że można spotkać tego gofra za 25 zł czy za 35 zł, jak tam jest nawalone tego wszystkiego, no ale jeśli ktoś idzie na morze po to, żeby trafić do budki z hot dogami albo po to, żeby kupić sobie gofra, no to myślę, że to jest problem tego rodzaju turystów i tego rodzaju ludzi w ogóle, którzy myślą takimi kategoriami. Natomiast stanowczo zaprzeczam, jakoby nad morzem były pustki, to raz, i stanowczo zaprzeczam temu, że na każdym kroku jest jakaś drożyzna i nie da się normalnie zjeść obiadu, czy normalnie funkcjonować nad morzem, bo wszędzie się okradną. Byli, są i będą cwaniacy, którzy żyją z sezonu. Z drugiej strony też nie ma im się czemu za bardzo dziwić, no bo tu, tak jak mówię, no żyją z sezonu, więc muszą tak naprawdę zarobić na swoje utrzymanie na cały rok. No i są ludzie, którzy robią to w sposób pazerny, nieuczciwy, ale oni na tym przegrywają, bo w tej wspomnianej budce z hot dogami tam, proszę Państwa, pies kulawą nogą do tego nie podchodził. No bo te ceny były też wyrzucone na zewnątrz. Właśnie, są ceny wyrzucone na zewnątrz, no to proszę Państwa, no jak trzeba być ograniczonym umysłowo, żeby wysyłać te paragony grozy do internetu, to ja nie rozumiem. No ci ludzie nie potrafią przeczytać karty dań, nie potrafią przeczytać tak zwanego menu. No nie potrafią przeczytać, jaka jest to, no to już rozumiem, że ktoś nie jest w stanie sobie policzyć tej wagi ryby, bo to nie wiem, przespał lekcję matematyki, to w szkole gdzieś tam pierwszej, drugiej, trzeciej góra, no bo jeśli jest minimum 15, jeśli jest 15 zł za 100 gram, a w większości kart jest zapisane, że minimalna porcja to 300 gram, no to chyba sobie łatwo to policzyć, że 45 zł trzeba będzie zapłacić za rybę. No ale widać jest to właśnie, czy to jest coś, co ich przerasta, czy oni robią to celowo po to, żeby pozbierać właśnie tam lajki i narobić szumu w internecie, w jakim celu to robią. No jeżeli chodzi o tych toksycznych influencerów i innych opowiadaczy od storków, no to jest jakby oddzielna kategoria. No ale to, co robią media i to, co robią też politycy po części, no to ostatnio psy na Tusku wieszali mieszkańcy Krynicy, restauratorzy i właścicieli hotel, i słusznie, bo ten tam naopowiadał bredni, że za 7 tysięcy tygodniowe wczasy nad morzem, no jeśli typ chodzi w butach za 3000 zł, niech se chodzi za 50, mnie to nie interesuje, no to on może i podchodzić do takich, do urlopowania na takim poziomie i za takie pieniądze, bo go na to stać. Natomiast spokojnie można, proszę Państwa, tak zresztą jak mówili ludzie związani z turystyką w tej miejscowości, za połowę tej ceny spokojnie rodzina może spędzić tygodniowy urlop. Oczywiście można jeszcze i pięciokrotnie wyższą cenę zapłacić, niż 7 tysięcy. No wszystko zależy od tego, kto i czego oczekuje. No tak czy inaczej, proszę Państwa, ja nie wierzę w to, że tutaj istnieje jakiś przypadek. No to jest po prostu szersza kampania, bo za wszystkimi tymi paragonami grozy, za wszystkimi tymi absurdami związanymi z tym, że polskie morze nieatrakcyjne i tak dalej, no gdzieś tam nagle pojawia się mnóstwo reklam związanych z wycieczkami zagranicznymi, albo dosłownie, wprost, w tego rodzaju tekstach pojawia się, że w tym roku hitem jest Albania.
No, za komuny to był taki żart non-stop funkcjonujący, że jednak coś tam jesteśmy przed Albanią, bo wiadomo, że Albania to był ostatni kraj we wszystkich statystykach w tych domoludach. No to znowu jesteśmy tym razem za Albanią. No okazuje się, że najbardziej atrakcyjna wycieczka nadmorska to jest tym razem kierunek Albania. W tamtym roku była Bułgaria, czy tak inaczej. Nic się na przykład nie mówi o tym, proszę Państwa, że kiedyś wybitnie atrakcyjna Chorwacja, no to jest w tej chwili państwo porównywalne, jeżeli chodzi o koszty urlopowe, porównywalne z Włochami, z Francją, czyli tymi państwami, które zawsze były drogie, i to może, bo mówi się, że można spędzić czas urlopowy nad morzem taniej niż w Polsce, tylko oczywiście wybiera się Albanię i Bułgarię, czyli te państwa, które no tam w rozwoju gospodarczym, w cenach w ogóle jako takich są znacznie niżej od Polski. To jest, proszę Państwa, oczywiście cholernie nieuczciwe, no ale pytanie, czemu to ma służyć? No jak się dobrze temu przyjrzeć, to służy oczywiście wszelkiego rodzaju biurom podróży, bo to jest tak, że polscy restauratorzy, polscy właściciele pensjonatów, no albo nie potrafią się zorganizować, żeby pozapłacać tym wszystkim polskojęzycznym mediom wypisującym takie czy inne bzdury, no albo rzeczywiście ich nie stać na to, aby stworzyć takie kampanie reklamowe, jakie mogą sobie pozwolić. No, to już praktycznie w Polsce zostały same zachodnie biura, duże biura, bo te mniejsze w większości poupadały. Więc jest to potężny biznes turystyczny zarządzany przez wielkie firmy i te artykuły, proszę Państwa, nie pojawiają się znikąd. Oczywiście, że to nie jest tak, że koncern czy jakaś tam biuro turystyki wysyła umówionych influencerów, a oni publikują te paragony grozy. Nie, no to działa zupełnie odwrotnie. No ta ludzka głupota objawiająca się w taki sposób jest po prostu przez te podmioty wykorzystywana i oni o nic nie muszą prosić, za nic nie muszą płacić. Ci pseudo-influencerzy, a może nawet nie pseudo, bo w tym słowie influencer to już całe zło się zawiera. Oni z tego żyją, oni na tym zbijają własny kapitał, a kapitał później to jest wykorzystywane przez te większe firmy turystyczne. Ale to jeszcze nie wszystko, proszę Państwa. Tu jest jeszcze ten element, który jest przekleństwem nie tylko, ale w Polsce to widać w sposób szczególny. Te wszystkie brednie, które słyszeliśmy przez całe lata, że kapitał nie ma narodowości, że nie o to, nieważne, kto jest właścicielem mediów, ważne, żeby przekaz był obiektywny. To nawet nie były naiwności, proszę Państwa. No to było z premedytacją, z wielkim cynizmem wciskane ludziom kłamstwa. To, że nie mieliśmy własnego systemu bankowego przez lata. To, że sprzedaliśmy firmę telekomunikacyjną państwowej firmie francuskiej. No to wszystko, proszę Państwa, jest polityka obłędna. To, że Polakom przez lata wmawiano, że są pijakami, złodziejami, nie potrafią niczego zorganizować. To, że ten cały ta cała fala pogardy, bo hejt to jest słowo, którego nie cierpię, ta cała fala pogardy związana z tym parawaningiem, z tymi facetami z brzuszkami na plaży, takimi jak ja, czy z paniami, które tam gdzieś nie do końca utraciły tyle wagi, ile powinny, żeby wejść na plażę, no to jest, proszę Państwa, wszystko dziedzictwo takich podmiotów jak Gazeta Wyborcza, jak Adam Michnik, jak ci redaktorzy i te media niewiele mające wspólnego z Polską i działające głównie pod reklamodawców zachodnich. To jest to wszystko, co nam przez lata, proszę Państwa, wpajano i dlatego teraz tak łatwo zohydzić wszystko, co polskie, poczynając od polskiego interesu narodowego, a kończąc na polskim morzu, które okazuje się najmniej atrakcyjnym miejscem na świecie. Proszę Państwa, Polska sukcesywnie staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem turystycznym dla
dla ludzi z zewnątrz, czyli dla obcokrajowców. To już na temat Krakowa, chociaż to może nie jest najlepszy przykład, bo tam głównie wyspiarze przez dłuższy czas jeździli, robili demolki, no ale to już krążą legendy. Tamta fala turystyczna była naprawdę, naprawdę wysoka. Bardzo, coraz bardziej atrakcyjne dla obcokrajowców są Mazury, bo to jest fenomen. I nawet na polskie morze przyjeżdżają Niemców, chociaż ja oczywiście najwięcej widziałem nad polskim morzem i słyszałem Ukraińców. No ale ten temat to sobie zostawmy, bo nie będziemy ciągle odwołać się do tego samego. Na temat tego to już wiemy praktycznie wszystko. No tak czy inaczej, proszę Państwa, nie ma najmniejszego powodu, abyśmy brali udział, media mediami, politycy politykami, ale my, Polacy, abyśmy brali udział w gnojeniu tego, co nasze. No to przecież to są też nasze pieniądze, no bo jeśli nie damy zarobić naszym, bardzo mi się często tutaj zarzuca, że ja jestem socjalista i wrogiem przedsiębiorczości. Nie, proszę Państwa, i przedsiębiorców, ja sam jestem pseudo takim przedsiębiorcą. Nie jestem wrogiem, absolutnie jestem gorącym zwolennikiem przedsiębiorczości, nie głupoty. I to, że nie będziemy wspierać własnego biznesu, własnych przedsiębiorców z powodów tak głupich i tak fałszywych, tak nieprawdziwych, no to jest, proszę Państwa, działanie wybitnie nierozsądne i wybitnie szkodzące nam wszystkich. Dlatego ja się do tego błędu, do tej paranoi pod tytułem polowanie na najdroższego gofra i najdroższą rybę w Międzyzdrojach, czy w Świnoujściu, czy w Sopocie nie przyłączę, bo to, tak jak mówię, z jednej strony jest idiotyczne, a z drugiej strony jest po prostu głęboko szkodliwe i zostało nam to jakoś wprasowane do mózgów, że wszystko co polskie to musi być złe, to musi być głupie, to musi być śmieszne, to musi być złodziejskie i pijane. Tak, proszę Państwa, nie jest. To są złe języki, niekoniecznie Polaków, które taką opinię o Polsce i o wszystkim, co o Polakach i o wszystkim, co związane z Polską budują. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Polecam serdecznie Polskie Morze. Jest naprawdę super. Wcale nie jest tak drogo, jak się mówi. Trzeba znaleźć po prostu odpowiednie miejsca. Można znaleźć miejsca, nawet bary mleczne można znaleźć nad morzem. Spokojnie, jeśli ktoś chce się wybrać na ekonomiczną podróż typu taką podróż, jak ja nie wiem, 30 lat temu odbywałem jako student, czy jeszcze uczeń liceum, to się naprawdę z groszami w kieszeni jeździło nad morze i dało się przetrwać. Oczywiście tego nie można przyłożyć do urlopu rodzinnego. No to nikt nie będzie opierał diety na piwie w przypadku dzieci i tam bułce z parówką czy z serdelkiem, bo to mniej więcej tak ta dieta wyglądała. Natomiast to celowe przesadzanie, to celowe zohydzanie ma oczywiście swój cel, a tym celem jest odwrócenie Polaków od polskiej turystyki, przekierowanie ich na biura podróży, bo z tego po prostu media mają reklamy, mają konkretne pieniądze, artykuły sponsorowane i tak dalej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.